Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry, witam Państwa. Ja się nazywam Kasper Musialik i zapraszam na kolejne wideo z serii Środa z Fusion 360 Pro Tips. Zapraszam Państwa do zasubskrybowania tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo filmy z Fusiona pojawiają się co tydzień. Przechodząc już do tematu dzisiejszego wideo, chciałbym Państwu zaprezentować, w jaki sposób w Fusionie można zaprogramować obróbkę takiego zaokrąglenia. Przede wszystkim chciałbym się tutaj skupić na operacji flow, która niedawno została udoskonalona i chciałbym pokazać, jakie są różnice. Wiem, że kilku z naszych klientów nie korzysta z tej operacji ze względu na to, jak ona działała do tej pory i myślę, że warto się nią zainteresować, bo została dosyć mocno zaktualizowana, udoskonalona. Przechodząc już do tematu. Mamy do wykończenia taki detal, tak? Tu została już wykonana obróbka zgrubna. Generalnie musimy tylko wykończyć tutaj ładnie kulą to zaokrąglenie. Skorzystamy sobie z operacji flow, tak jak mówiłem. Operacja flow jest o tyle charakterystyczna, że kierunkiem przejść w tej operacji sterują kierunki tekstur na powierzchni U i V. O co chodzi? Jak wyjdę na chwilę do zakładki design, kliknę sobie na body prawym klawiszem i kliknę opcję Texture Map Controls, w display mode przełączę się na UV Diagnostic, to jest to, o co mi chodzi. Każda płaszczyzna ma taką mapę tekstur na sobie nałożoną, czyli w jaki sposób tekstura będzie nakładana na powierzchnię. I te kierunki mogą być zgodne z U albo z V. Generalnie mamy czerwone strzałki i zielone strzałki, tak? I każda powierzchnia ma jakieś kierunki. Tutaj za pomocą tego narzędzia można sobie te kierunki zmieniać, ale generalnie jeżeli o nas chodzi, to w operacji flow wybieramy, czy my chcemy, żeby przejścia były zgodnie z kierunkiem U, czy przejścia mają być zgodne z kierunkiem V. I teraz jeżeli chcielibyśmy obrobić te trzy powierzchnie, to jest problem, bo kierunek U i V nie zgadza się na tych powierzchniach, tak? Więc żeby to ładnie wyszło, musielibyśmy trochę pokombinować, żeby te kierunki tutaj uzgodnić. Ja Państwu pokażę teraz, jak zachowa się stara operacja flow na takim zaokrągleniu i co daje nam ta nowa, lepsza. Więc wrócimy sobie do zakładki Manufacture i w tej zakładce Manufacture wygenerujemy sobie strategię flow. Strategia flow dostępna jest z opcji 3D i teraz ja tutaj mam strategię flow old i flow. Państwo w tej chwili będziecie mieli domyślnie dostępną tylko tą opcję flow. Opcja flow old jest możliwa do włączenia. W prawym górnym rogu klikamy na awatar. Państwo pewnie tego nie zobaczycie, bo to jest pod wideo, ale klikając na ten awatar wybieramy opcję preferences. Otwiera nam się tutaj ustawienia i w zakładce manufacture optional features możemy sobie tą operację flow włączyć. Więc tak, przechodzimy do operacji flow starej. Wybiorę sobie jakieś narzędzie. Mamy tutaj kulę 6 mm. Weźmy sobie jakieś parametry skrawania do wykańczania aluminium, które są do tego narzędzia przypisane. OK. I przełączmy się na zakładkę geometrię. Muszę teraz wybrać powierzchnię, które chcę wykończyć. Raz, dwa, trzy. Pojawiają się takie czerwone strzałki. No i sugerują mi, że tą powierzchnię byśmy chcieli robić zgodnie z tą strzałką. Tą zgodnie z tą strzałką i tą zgodnie z tą strzałką. No to ja sobie kliknę na tą strzałkę i teraz teoretycznie powinniśmy mieć płynne przejścia pomiędzy powierzchniami, tak? Przejdziemy sobie na zakładkę Passes i powiemy, że chcielibyśmy, żeby było tutaj 15 przejść na tych powierzchniach i kliknę OK. Wygenerowała się ścieżka. Na pierwszy rzut oka wygląda ładnie, ale zastanawia mnie tutaj jedna rzecz. Proszę zobaczyć, że tu w tym zaokrągleniu środkowym dolne przejście się kończy w tym miejscu, jest wyjście do góry i z powrotem zaczyna się w tym miejscu. Za to u góry mamy jedno dodatkowe przejście, tak? Jako, że to jest operacja wykańczająca, to wszelkiego rodzaju takie wejście, wyjście z materiału pozostawi ślady na gotowym detalu, tak? Jeżeli zależy nam na super wykończeniu, no to może to być jakiś problem. I teraz dla porównania pokażę Państwu, jak w tej sytuacji zachowa się nowa operacja flow. Czyli tą operację sobie wyłączymy.
I wejdziemy sobie tutaj jeszcze raz. Flow. Mamy to samo narzędzie. W zakładce geometrii wybierzemy sobie powierzchnię. Nie pojawiły się te strzałki, więc nie mamy też co zmieniać, tak? Te czerwone strzałki, które były poprzednio. Przechodzę na zakładkę passes i kolejna różnica jest taka, że już nie podaję ilości przejść na tych powierzchniach, a step over, czyli co ile ma być przejść, tak? Damy sobie dosyć gęsto wierszowanie 0,5 mm i to, co bardzo lubię, pojawia się w to w coraz większej ilości strategii w Fusionie, opcja Cusp Height. Ona automatycznie przelicza się z mojego wierszowania i oblicza mi, jaka będzie wysokość tych pozostałych guzków po przejściach narzędzia. Można powiedzieć, jaka będzie chropowatość naszej gotowej powierzchni. Kliknę sobie OK. Wygenerowała się ścieżka. No, nie taką ścieżkę chciałem, tak? Nie chcę jeździć frezem od góry do góry. Ja bym chciał, żeby on jechał wzdłuż tego promienia. Więc wchodzę w zakładkę Flow jeszcze raz i w zakładce pasy zmieniam kierunek z U na V. Klikam OK i proszę zobaczyć, bardzo ładna, płynna ścieżka. Żadnych tutaj wejść i wyjść z materiału. Więc ewidentnie operacja, tak jak mówiłem, Flow w nowszej wersji zachowuje się lepiej i wymaga od nas mniej dodatkowej pracy, tak? Co dalej? Jako taki dodatek troszkę do tego wideo, chciałbym Państwu zaprezentować jeszcze jedną strategię, która nadaje się do wykończenia takiego zaokrąglenia, a mianowicie jest to strategia 3D Pencil. Strategia 3D Pencil działa w ten sposób, że patrzy, jaki jest promień zaokrąglenia naszego narzędzia i patrzy na model, czy w modelu są zaokrąglenia o takim promieniu. Jeżeli tak, to generuje pojedyncze przejście narzędzia przez to zaokrąglenie, tak? Czyli służy do takiego zmaczowania narzędzia do zaokrąglenia. Ale w tym przypadku my mamy narzędzie phi 6 mm, czyli promień narzędzia to jest 3 mm, a promień tego zaokrąglenia w modelu to jest 10 mm. Więc spróbujmy sobie wygenerować pensję. Nic nie robię i kliknę po prostu OK. Proszę zobaczyć, pojawił się warning, tak? No passes to link, empty toolpath. Pusta ścieżka. Dlaczego? No dlatego, że jakby program nie połączył tego narzędzia z żadnym zaokrągleniem ze względu na tą różnicę w wymiarach. I tutaj w zakładce passes mamy takie ustawienie jak over thickness. Czyli jakby możemy pogrubić nasze narzędzie o jakąś wartość w taki sposób, żeby narzędzie wykryło jakiś promień. Jeżeli my mamy promień narzędzia 3 i dodamy do niego 7, to zyskamy 10. Zobaczmy, czy z parametrem 7 wygeneruje się ścieżka. I proszę zobaczyć, wygenerowała się ścieżka przez środek tego łuku. Co teraz możemy zrobić? No możemy zwiększyć ilość przejść tej strategii Pencil. Tutaj po prostu powiedzieć, że chcemy mieć na przykład 10 przejść o wierszowaniu 0,5 mm, albo nawet dajmy tutaj może 10 wystarczy, bo to są takie pętle akurat w tej strategii. Klikamy sobie OK. No i proszę zobaczyć, że wygenerowała się ścieżka. OK. To, co moglibyśmy jeszcze chcieć zrobić przy obróbce takiego detalu, to proszę zobaczyć, że tutaj dosyć, no jakby te zawroty naszego narzędzia czasem mają miejsce jeszcze w detalu, tak? No może to wpłynąć tutaj na to, jak obrobiona będzie ta krawędź. Nie chcielibyśmy, żeby to tak wyglądało. Jak możemy to poprawić? Wejdę sobie w zakładkę Pencil, ale tutaj w zakładce Passes nie mam żadnego parametru, który pozwoliłby mi wydłużyć przejścia. Czas jest z tym poradzić troszeczkę inaczej, sprytnie. I ja teraz zaprezentuję, jak to zrobić. Wyjdę sobie na chwilę do zakładki Design, przełączę się na zakładkę Surface i w opcji Create za pomocą narzędzia Offset stworzę sobie płaszczyznę tego zaokrąglenia odsuniętą od oryginału o 0, czyli jakby płaszczyzna na modelu jest. OK, to jest to. Na chwilę wyłączę tutaj to Body i tutaj mamy opcję Extend,
służącą do wydłużenia. Raz. Ops, nie ta. Tutaj. I wydłużmy ją sobie o na przykład 5 mm. I kliknę OK. Zobaczcie, że teraz ta powierzchnia lekko wystaje poza nasz model. Wrócę do Manufacture. Wejdę w operację Pencil i w zakładce Geometria przejdę na zakładkę Model i doklikam sobie tą powierzchnię. Czyli w tej chwili mówię, że program jako model, który ma obrabiać, ma brać pod uwagę moją bryłę, ale również tą doznaczoną powierzchnię. I po kliknięciu proszę zobaczyć, że ta ścieżka została tak jakby troszkę fikcyjnie wydłużona tutaj o 5 mm. W związku z czym tutaj wejścia w materiał będą już bardzo ładne. Jeżeli chodzi o dzisiejsze wideo, to wszystko. Jakby mieli Państwo jakieś pytania odnośnie Fusion 360, to namiary na nas są w opisie tego wideo i zapraszam za tydzień na kolejny film z serii Środa z Fusion 360. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.